Witam serdecznie, dzień dobry. Kilka tygodni temu miałem okazję wam pokazać zwykłego flipa. W zasadzie to już chyba miesięcy w tej chwili będzie. Lepszy pod każdym względem od poprzednika, wytrzymalszy, lepsze SoC, lepsza bateria i tak dalej. Dzisiaj dojechał do nas Z Flip 4 w wersji Bespoke Edition, czyli zamówiony customowo, customowe kolory. Można sobie definiować plecki, dolną połowę, górną połowę, kolor ramki. I wybrałem taką nietypową, myślę, kolorystycznie konstrukcję, abyście mogli doświadczyć go prawie pod każdym względem. To znaczy, mogą się zdecydować tylko na dwa kolory z kilku dostępnych. I proszę bardzo, oto on, Bespoke Edition w kolorze czerwonym, granatowym ze srebrną ramką. W zasadzie to nie jest do końca czerwony, taki bardziej pomarańczowy, taki, taka mieszanka. Nie bita, nie otwierana. No i tak, rzeczywiście, ten czerwony, to nie jest czerwony, to jest taki właśnie pomarańcz z nutą, powiedziałbym, różu, ale bardzo delikatną nutą. Na górze mamy tutaj czarny kolor. I na dole mamy granatowy. Celowo się zdecydowałem na to i na srebrną ramkę. Ramkę możemy mieć w kilku różnych kolorach. Mówię, te połówki możemy sobie definiować, jest kaki. Można dowolnie to wszystko konfigurować, jeśli chodzi o te barwy. No i zdecydowałem się na srebrną ramkę, bo ją po prostu najładniej widać. Podejrzewam, że wiele osób konfigurując ten telefon chciałoby się zdecydować na odcień ramki czarny. Matowy, czarny jest rzeczywiście bardzo fajny. Długo rozważałem go. Finalnie stwierdziłem, że jednak nie. Ze względu na to właśnie, że nie będzie ładniej widać, nie będzie tak ładnie zdefiniowane. Gdzieś tu jeszcze czuję folię, dlatego szukam, gdzie jest na ramce folia chyba. Teraz tak. Więc konfigurując go samemu, możemy się zdecydować na jeden z pięciu kolorów tej ramki, jeden z pięciu kolorów tej połowy tylnych pleców, przepraszam, i jeden z trzech kolorów ramki. Plecy mogą być złote, białe, granatowe, to jest czerwony, czyli taki, mówię, pomarańczowawo, czerwonawo, z nutą różu, bardzo niewielką, oraz kaki. Ramka złota, srebrna albo czarna. Podejrzewam, że gdybym sam dla siebie robił, to zdecydowałbym się na białe plecy z dwóch stron, co byłoby bardzo nudne dla tego wideo, dlatego zdecydowałem się na trochę bardziej kolorystyczne rozwiązanie. Chciałem wam też pokazać te kolory, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Granatowy jest ciemny, ale nie bardzo ciemny. Ewidentnie widać różnicę w stosunku do czarnego, jest ta różnica. Czerwony jest bardzo ładny odcień, taki miękki. No i do tego mamy oczywiście srebrną ramkę. Pewnie dla siebie wziąłbym, kusi mnie czarna, ale ta srebrna jest bardzo ładna. Jeszcze go nie uruchamiałem nawet. Mówię, świeżo wyjęty z pudełka. Nawet nie wiem, czy jest naładowany. Jest. Jak widzicie, działa. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że Samsung zdecydował się na taki krok, że możemy sobie zamówić customowy telefon pod własne gusta. Szkoda, że nie ma więcej kolorów. Muszę się do czegoś przyczepić oczywiście, nie może być przecież idealnie. To jest jedyna rzecz, która mogła być fajna. Jeszcze większa paleta barw. Rozumiem, że konstrukcyjnie i produkcyjnie jest to problem dla nich, zrobić nawet tylko te pięć kolorów osobno, bo no każdy telefon w tym momencie jest robiony pod specyficzne zamówienie. I pewnie mało będzie sztuk, które się będą powtarzały, chociaż podejrzewam, że czarna ramka i dwa białe panele w takiej konfiguracji pandy może być dosyć popularnym zestawieniem. Natomiast świetna rzecz, każdy powinien to oferować. Każdy model Samsunga, każdy producent, to jest coś fajnego w tej chwili, gdy wszystkie telefony wyglądają podobnie. Każdy smartfon jest naprawdę podobny do każdego innego. To jest fajny sposób na wyróżnienie się i no tego trochę brakuje. Powiem krótko, tego po prostu trochę brakuje. Ten bardzo mi się podoba. Fajne zestawienie.
kolorów. Bardzo mi się podoba ten granat, jest bardzo subtelny, bardzo fajny kolor, taki niedominujący. Ja bardzo lubię srebrne ramki ogólnie takie, czyli goły metal polerowany, to bardzo ładnie wygląda, wygląda to po prostu elegancko. To mi się podoba, natomiast nie ukrywam, że cała czarna ramka z całym czernym telefonem i tylko te dwa panele białe, to jest też atrakcyjna konfiguracja. W sumie jest ich chyba 75, jeśli dobrze liczę. Można sobie zestawić na 75 różnych sposobów. To nie jest jakaś absurdalna liczba kombinacji, natomiast jest to spora liczba kombinacji, wbrew pozorom. Więc cóż, pozostaje mi zapytać się, gdybyście mieli coś takiego sobie zamówić, w jakich kolorach byście wybrali? Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tego telefonu, to zapraszam do poprzedniego wideo, będzie w opisie odcinka, gdzie testuję wszelkie funkcje. Jeśli macie jakieś dalsze pytania, to zapraszam do komentarzy. Zadawajcie je, no i koniecznie dajcie znać, co wy chcecie sobie wybrać. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia. See you. Co wy tu jeszcze robicie? No, już czas. Koniec. Jak ładnie równo ułożyłem. Zobaczcie. Jeszcze pudełko. Lepiej teraz. Czysto. No już to koniec, naprawdę. See you.